kontynuacja naszych akcji informacyjnych, które były już pół roku temu przeprowadzone, a mianowicie kontynuuj wstydu. To jest akcja mówiąca o tym m.in., że PiS wziął miliony dla swoich, m.in. na nagrody. My nie mówimy tutaj o jakichś naszych wyobrażeniach, po prostu mówimy o faktach, które są prezentowane m.in. w sposób przez ten billboard. I chcieliśmy powiedzieć tutaj Państwu o tym, co faktycznie rzeczywiście się dzieje w kraju, a czego nie pochwalamy. Marzy nam się wszystkim zupełnie inna polityka, bez obłudy, bez kłamstwa, bez nienawiści, bez hejtu. I stajemy na tle dzisiaj tego billboardu, aby zaprezentować to, co w naszym kraju realizuje Prawo i Sprawiedliwość, to, co głównie złego realizuje. I na tym tle, aby zaprezentować, także zaanonsować nasz plan, nasz pomysł na działalność w samorządzie terytorialnym. PiS przede wszystkim obrazuje pazerność, kumoterstwo i kłamstwo. Pazerność to głównie zorganizowany system pobierania pieniędzy przez administrację rządową, przez ministrów, przez samorządowców, którzy zostali zatrudnieni w różnych agencjach rządowych czy w różnych spółkach Skarbu Państwa, przez ludzi, którzy są zatrudnieni sami swoi w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy pobierali rozmaite premie, także przez różnych innych ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością, którzy potrafili wyciągnąć ze środków podatników setki tysięcy złotych, a nawet ponad milion złotych. Obrazuje to, nie będę tutaj w szczegółach mówił, ale obrazuje to taki portal premiepis.pl, gdzie można dostrzec cztery grupy takich pisiorów, którzy pobierają pieniądze, głównie pieniądze podatników i jakby przykrywają różne programy społeczne, właśnie przykrywają to ich działalność, to pobieranie pieniędzy. Druga kwestia to kumoterstwo. Szanowni Państwo, jest taki hashtag Złote Dzieci PiS, na którym prezentowane są różne osoby, dzieci, synowe, różnych funkcjonariuszy pisowskich, którzy zainstalowali się na różnych spółkach czy agencjach zupełnie bez konkursu. Poza tym wiele osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością pracuje w administracji rządowej na szczeblach dyrektorów jednostek bądź dyrektorów departamentów zupełnie bez żadnych konkursów, w jakimś sensie można powiedzieć sami swoi. I w tym kontekście powinniśmy sobie postawić pytanie, czy to jest dobra zmiana, jak PiS sam nazywa tą zmianę. No właśnie nie, to jest dojna zmiana, dlatego że wzięli pieniądze w rządzie i teraz przy wyborach samorządowych będą, czy po wyborach samorządowych będą także brali pieniądze w samorządzie. Kolejne kwestie związane z kłamstwem. Czy Prawo i Sprawiedliwość realizuje swój program w wymiarze społecznym? Po części tak, ale przecież gdybyśmy postawili takie pytanie, czy zlikwidowali Narodowy Fundusz Zdrowia, który obiecali? Absolutnie nie. Czy zmniejszyli kolejki w służbie zdrowia? Absolutnie nie. Czy doprowadzili do tego, żeby wyeliminować ujemne skutki zaciąganych kredytów frankowych? Absolutnie nie. I w każdym innym obszarze, w różnych dziedzinach, można postawić wiele takich pytań, które z programu pisowskiego nie zostały zrealizowane, bo raczej skupili się na tych pierwszych kwestiach, o których mówiłem, czyli na pobieraniu pieniędzy i na kumoterstwie.